poprzedni odcinek bardzo się Wam spodobał, ponieważ zrobił 100 tysięcy wyświetleń. Dlatego dzisiaj druga część ekscytujących walk zwierząt. Jeśli chcesz kolejną część, to zostaw łapkę w górę. Dzięki temu film nie straci zasięgów, ponieważ będzie tu sporo kontrowersyjnych nagrań. Oglądaj do końca i napisz komentarz "zwierzę", a przypnę Ci serduszko. Rzadko widuje się, aby niedźwiedź polarny przegrał, a jeszcze rzadziej, gdy przeciwnik nie odpiera ataku. Ten niedźwiedź polarny nie jadł od miesięcy, kiedy zaatakował grupę morsów, ale nawet zacięty gryz w skórę nie gwarantował mu posiłku. Ostatecznie zdesperowany niedźwiedź złapał wreszcie morsa. Bądźmy szczerzy, reputacja borsuka nie jest zbyt dobra, więc gdy ten borsuk miodowy zdecydował się niespodziewanie zaatakować pobliskiego oryksa, nie był to w zasadzie szok. Oczywiście borsuk nie jest najlepszym przeciwnikiem dla wytrzymałego oryksa, nawet jeśli ten pierwszy jest dosyć zły, to drugi to wiedział. Ten głodny duet niedźwiedzi polarnych, matka z młodym, natknęli się na ogromnego martwego morsa. Jednak plan nie powiódł się, gdyż okazało się, że zwierzę żyje i jest silniejsze od niedźwiedzi polarnych. Niedźwiedzie polarne batalionowały ze sobą, zgrzytając i gryząc zaciekle, ale nie martw się, ta historia ma niespodziewanie serdeczne zakończenie. Niedźwiedzie nie mają powodu do walki, ani jedzenia, ani potencjalnej partnerki. Nawet nie mają ustalonego terytorium. Więc po walce przez jakiś czas oba się męczą i rezygnują, stając się przyjaciółmi. Spójrz teraz na tego słonia, który uderza swą mamucią głową w coś pod wodą. A oto nieszczęsny krokodyl, którego plan polowania na młode słonia stał się ostatnim aktem jego życia. Te dwa alaskańskie niedźwiedzie brunatne zostały schwytane w jednej z najbardziej wciągających walk. Ale dlaczego te dwa zwierzęta doszły do szamotaniny? Otóż okazało się, że oba niedźwiedzie walczą o najbliższą samicę, zjawisko powszechne podczas sezonów godowych. Po okrutnej walce jeden z niedźwiedzi wreszcie obezwładnia swojego przeciwnika. Ten ciekawski pies odkrył bolesną lekcję, gdy po raz pierwszy spotkał węża elektrycznego. To ugryzienie musiało być elektryzujące. Dokładnie to się dzieje, gdy nieproszony gość wchodzi do basenu tych masywnych ssaków, które ustawiają się jeden na drugim. Każdy hipopotam wkłada swoją cegiełkę, by rozdeptać krokodyla, który przez pomyłkę wśliznął się do ich stada. To na pewno był ciężki czas dla niego. Nawet po tym, jak został ugryziony prawie przez każdego z nich, krokodylowi udało się przeżyć. Dziwaczne, przerażające i niewiarygodne jednocześnie. Zobacz, jak uważnie ten kot czyhał na nieświadomą ofiarę, kiedy nagle został odepchnięty przez nią. To dlatego kota nauka, żeby nigdy więcej nie zadzierać z tym zwierzakiem. Matki nie są jedynymi, które chronią swoje dzieci. Oto dojrzały wilk bohatersko rozprasza czarnego niedźwiedzia, który odważył się polować na wilcze szczenięta. Niedźwiedź wyczuwa zagrożenie, ale nadal ściga młode wilki. Za każdym razem, gdy niedźwiedź zbliża się bardziej, wilk tatuś gryzie go w plecy.
osioł próbował się najeść z tej samej miski z jedzeniem co pies, ale ten pies stale odrzucał jego próby. Osioł był uprzejmy, ale pies pozostał niegrzeczny, aż cierpliwość osła się wyczerpała i kopnął psa. Gdyby tylko ten pies wiedział, że dzielenie się to troska. Chciałbym Cię zaprosić na mojego Instagrama xpuffyx. Za każdego followa postaram odwdzięczyć się serduszkiem. Mimo trwającej okazji nikt nie chciał się wycofać. Pomimo ryzyka, gdy ten pyton prawie zdołał powalić i zjeść borsuka miodowego, jego koncentracja i chwyt zostały utracone, gdy głodna szakal próbowała zaatakować pytona. Kiedy chodzi o złość żony, nawet król dżungli przed tym nie ucieknie. Lew postanowił podkraść się do swojego legowiska, ale nagle przerwał jej sen, co spowodowało, że wpadła w szał wściekłości. Przeżycie ataku tygrysa to rzadkość, ale ta matka niedźwiedzia nie ma wyboru. Musi chronić swoje młode. Tygrys skierował się w stronę młodego niedźwiadka, aktywując instynkty matki. Pomimo złowieszczych pazurów drapiących ją, leniwy niedźwiedź nie ustępuje, ponieważ znaczyłoby to utratę jej dziecka. Dwa samce słoni stają czoło w czoło dosłownie w tym, co mogłoby być ekscytującym starciem. Zwierzęta mogą być dość agresywne w dążeniu do dominacji, ale ten inteligentny słoń wycofuje się, gdy zdaje sobie sprawę, że jego przeciwnik jest zbyt silny. Po zobaczeniu tych ogromnych, ostrych ciosów nie dziwię się, że drugi się wycofał. Wszyscy robiliśmy szalone rzeczy za plecami naszych rodziców, ale to, co zrobił ten buntowniczy słoń, przekracza granice. Turyści uchwycili szokujący moment, gdy młody słoń zaatakował bawoła bez powodu. Ach, no, man, what the hell? Wygląda na to, że te dzikie starcia nie są rzadkie, ponieważ wiele młodych słoni atakuje, gdy są same. To pokazuje, jak przerażająca potrafi być natura. Grupa młodych lwów próbowała polować i zjeść jaszczurkę, gdy nagle dorosły bawół zaczął na nich napadać bez powodu i wyrzucił jedno z młodych lwów w powietrze. Wygląda na to, że to nie jest przypadkiem ratowanie życia przyjaciela jaszczurki, ale raczej poszukiwanie pretekstu do ataku na młodego lwa. Widzieliśmy, jak jeden borsuk skończył źle w starciu z wrogiem, ale to bohaterski ssak walczy dzielnie z trzema lampartami naraz. Lamparty rzucają się na borsuka, szarpiąc i drapiąc go, a jeden nawet agresywnie go ugryzł, ale cudem ten borsuk przeżywa. Być może wielki mistrz łowców powinien był wybrać tego borsuka. Widząc, jak orzeł jest bezradnie uwięziony w klatce, pani Flaming postanowiła skorzystać z okazji. Próbowała zastraszyć orła, kradnąc mu zdobycz, ale tylko znalazła swoją głowę uwięzioną w ostrych szponach orła. Na szczęście, ponieważ orzeł był zainteresowany tylko swoim posiłkiem, więc puścił Flaminga. Ten uroczy nosorożec nadal uczy się świata. Jego instynkty ochronne jeszcze nie rozwinęły się w pełni, więc mały nosorożec może być troszeczkę zabawny. Jednak nastrój nosorożca nie jest taki wesoły. Pewnie nie wszyscy przestrzegają zasad dżungli, ale warto byłoby być szanowanym. Młody próbował podkradać kęs z jedzenia nosorożca, ale nosorożec zauważył zbliżającego się dzika i wyrzucił go w powietrze. Ten kangur poradził sobie całkiem nieźle w bójce i wyglądał trochę jak człowiek próbujący się bić.
Między tymi dwoma kangurami doszło do bójki z nieznanego powodu, gdy jeden z nich odepchnął agresora przez płot. Incydent miał miejsce w rezerwacie przyrody w Kamerze, gdzie jeden z pracowników był w stanie to nagrać. Kolejny aligator, który musiał być ukarany. Grupa ludzi wędrowała po zachowanym parku stanowym na Florydzie, gdy dziki koń zaatakował mijającego aligatora. Świadkowie komentowali, że krótko przed tym zdarzeniem ten sam aligator próbował zaatakować źrebaka. Człowiek jest podobno najmądrzejszym ze zwierząt, ale jak widać, nie zawsze. Dwóch mężczyzn stało w niebezpiecznej bliskości dzikiego łosia, mimo ostrzeżeń mieszkańców, by się oddalić. Jakby to nie było wystarczająco głupie, mężczyźni szydzą z ostrzeżeń i dramatycznie zbliżają się. Zdając sobie sprawę, że mężczyźni nie zamierzają słuchać, mieszkańcy po prostu nagrywają, gdy jeden z mężczyzn uderza łosia. Jeden z najszybszych ptaków na świecie kontra najsłabszy ssak na planecie. Wydaje się jednostronne, prawda? No właśnie, okazało się, że nie takie wolne ruchy ma ten leniwiec. Kiedy jego ramię powoli zbliżające się miało uderzyć orła, ledwo się powstrzymywałem, żeby nie zwijać się ze śmiechu na podłodze. Nawet ptak był kompletnie zagubiony. Jak to możliwe, że wszystko porusza się tak wolno? Na koniec mogłem dostrzec przykrość w oczach orła za atak na tak niewinne stworzenie jak leniwiec. Ten mały słonik może wydawać się, że wkopał swój nos w niewłaściwe miejsce, ale to właściwie krokodyl pogryzł więcej niż mógł przełknąć. Grupa turystów podczas wycieczki zauważyła, że krokodyl próbuje zaatakować małego słonia, natychmiast jednak zapłacił za to cenę, gdy jeden z rodziców stanął w obronie i pozbawił go życia. Czasy dla tego borsuka się zmieniają, zwłaszcza w Masai Mara. W przeciwnym razie jak wytłumaczyć, że zebra ugryzła krokodyla? Słynące z łagodnego usposobienia słonie nie walczą. No chyba, że stoją w obliczu poważnego zagrożenia, jak w tym przypadku. Nosorożec agresywnie atakuje słonia trzykrotnie większego od siebie, demonstrując swoje ostre rogi. Ale ogromny słoń szybko przejął kontrolę nad bestią, pokazując panu nosorożcowi, kto tu jest prawdziwym szefem. Ten oto należy do grupy cesarskich pingwinów, które wyszły na polowanie. Ale wracając, czekały na nich foki Lampard. Opisane wydarzenie jest niezwykle dramatyczne i przerażające. Foki Lampard są znane z agresywności i skuteczności w polowaniach, więc fakt, że jedna zabiła pingwina, nie jest zaskoczeniem. Co do incydentu między niedźwiedziem polarym a orkami, to jest to niezwykła sytuacja. Opowiadam o tym, ponieważ to miniaturka do poprzedniej części, którą gorąco polecam wam zobaczyć. To, że orki zdecydowały się zaatakować niedźwiedzia, by zdobyć zdobycz, jest bardzo nietypowe. W ten sposób pokazuje, jak desperackie mogą być zwierzęta w obliczu głodu. Pokazuje to, jak brutalna może być walka o przetrwanie w dzikiej przyrodzie.